Witam serdecznie, Tomasz Kos, marmor.pl. Dzisiejszym tematem są schody wykonane z kamieni naturalnych, marmuru, granitu, konglomeratu. Często podczas pomiarów, które wykonujemy, problemem jest pierwszy stopień oraz ostatni stopień. Są źle wylane, dlatego że na dole na ogół fachowcy nie odejmują 3 cm na grubość okładziny, a na górze robią wylewkę i dochodzi 6, 7, 8 cm, co później przeszkadza w tym, żeby wszystkie stopnie były równe. Także warto na to zwrócić uwagę na etapie projektowania i wykonywania, żeby później wszystkie stopnie od dołu do góry były tej samej wysokości. Schody możemy wykonać w różnych technikach. Są schody tradycyjne, gdzie kapinos wystaje 3 cm w stosunku do podstopnia. Wtedy możemy od spodu wyfresować i wkleić listwę aluminiową na oświetlenie LED lub możemy zrobić na przykład schody na 45 stopni, czyli łączymy je pod kątem 45 stopni, także nie widzimy grubości kamienia i tworzą się schody blokowe. Kolejnym wykonaniem mogą być schody kaskadowe, na przykład w obróbce pływałek, gdzie kamień jest tak pocięty, że tworzy kaskadę, wodospad z góry na dół, schodząc tak, że żyły przechodzą w siebie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy do naszych biur w Warszawie oraz w Jankach. Kompleksowe usługi kamieniarskie w zakresie doradztwa, w zakresie montażu, w zakresie wykonania kompleksowych schodów od A do Z. Kamieniarstwo Warszawa, www.marmor.pl. Zapraszamy, pytajcie, chętnie odpowiemy na wasze wątpliwości. www.marmor.pl